Witajcie, jesteś z strony Piorun Elektryka. Dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda ten dysk WD. To jest ten dysk. Jak mówiłem, 2005-2006 rok. To jest z 2005 roku. I jak widzieliście na testach, nie ma żadnych bad sektorów. To jest 80 GB wersja czarna, czyli ta najlepsza, która była wtedy dostępna. Dzisiaj będę mu wymieniał śrubki mocujące, bo te to trochę no nie za bardzo. I chcę go wyczyścić ogólnie i przywrócić do działania. Na pewno będę alkoholem czyścił złącze. Widzimy, mamy tutaj piny, bo to jest wpinane złącze. A trochę je tam sztuteczką do zębów i wódką potraktować, to się nawet przyda. No dobra, trzymajcie się, Piorun Elektryk. Więc chcę, żeby wszyscy widzieli. Mamy tu alkohol, który nie służy do picia, a do konserwacji. Tak, mam tu sztuteczkę do zębów, którą maczam w wódce. O, niech obcieknie nadmiar. O. Wiecie, co się robi? To Wam pokażę. Tak myjemy piny. Spokojnie na ten dysk potem i tak zostawię, żeby wysechł. O. Mamy tak umyte piny. I on sobie tam potem wyschnie. Teraz wymontuję dysk jeszcze, żeby było lepiej. To ten sam proces powtarzamy przy dysku twardym. Myjemy piny. Nawet to od zasilania, bo to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby przewodność była pomiędzy jedną częścią obudowy a drugą. No i powiem szczerze, przydaje się czasem umyć piny. Bo to zwiększa możliwości dysku. Tak, mi się tu plastik ukruszył, ale to jest normalne w tych dyskach. Dobra, i tam sobie tam to już schnie, to jest element obudowy. A powiem Wam tak, a samej zatoki, która się znajduje tam, nie będę mył, bo to nie ma sensu, bo dobrać się do tego, co w ogóle żeby było. Tam to będzie czyste, bo jedno wejdzie w drugie, to będzie idealnie. A komputer na razie jest wyłączony z powodów serwisowych. Za chwilę prawdopodobnie zostanie włączony, a mam swoją zajebistą latarkę z postacią chińskiego powerbanku takiej firmy, który nie ma 8000 mAh, tylko posiada 5. No co, producent też może dokonywać oszustwa jawnie. O, zobaczcie, tam jest ta zatoka i jest te wejście z pinami, ale tego nie będę mył, bo to potem wejdzie w drugie i będzie dobrze. Dobra, trzymajcie się, Piorun Burza Elektryka.